Mati propsy za grę w tą grę, naprawdę. Ja pier... Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pierwszy i pewnie ostatni odcinek z gry Sium Speedrunners from Hell. Tak, wiem, że Mati nagrywa z tego serię, ale ja też dostałem tą grę od twórców, nie bójcie się, Mati wie, że ja to nagram. Dostałem tą grę od twórców, więc bardzo nieładnym by było, gdybym ja też nie spróbował w nią zagrać. Gra wydaje się naprawdę bardzo fajna, bardzo chciałem w nią zagrać, ale skoro Mati robi serię, to ja nagram tylko jeden odcinek. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda, pokażę wam wszystko, może będę lepszy niż on, a może będę gorszy. Zobaczymy, bardzo chciałem w to zagrać, więc zagrywam właśnie teraz i spróbujemy. Ja za dużo nigdy w gry speedrunnerowe nie grałem, ale wydaje się bardzo, bardzo fajne. Co tu się dzieje? Tutaj mamy różne jakieś te levele, ale my musimy zacząć od pierwszego. Ja ten pierwszy zagrałem tak bardzo wolno, tylko żeby zobaczyć, czy moja kamerka nie będzie nic zasłaniała, ani nic. Jak widzicie, nie zasłania, więc spoko. W lewym górnym rogu mamy 11.50, to jest chyba czas, w którym musimy to zrobić, żeby zaliczyć, a 8.463 to chyba, żeby na złoty medal, tak? Nie do końca wiem dokładnie, o co chodzi. Po prawej stronie mamy tabelkę, kto był najlepszy w życiu, 7.55, ja miałem 9.80, więc spróbujemy. Dobra, zaczynamy, click and start. Dobra, czy jest tu jakiś speed? Nie, ale już widzę, że bardzo tutaj się zatrzymałem, bo uderzyłem o ściankę. Nie wiem, po co się strzela jeszcze, ale mam złoto, tak? Udało się chyba zdobyć najlepszy czas, mam 8.16, jestem 1986 na świecie. Kurde, no, a mógłbym to lepiej zrobić. To jeszcze raz spróbujemy, żeby się, wiecie, żeby się nie zahaczyć o ścianę, bo wtedy się troszkę zahaczyłem, a teraz już się nie zahaczę. O, nie zahaczyłem się i teraz bum, bum, bum i ile? 8, kurde, tak mało mi się poprawiło? Czy nawet w ogóle mi się nie poprawiło? Nie wiem, ale brakuje mi tylko 0,6 sekundy do pierwszego miejsca na świecie, więc lecimy dalej. No, bardzo fajnie się bawię, muszę przyznać, co tu jest. Click and start. Co ja? O co? R. Kurde, o co chodzi? Czy ja muszę przez to przeskoczyć? Tak, muszę przeskakiwać przez te wszystkie te... A tu? Kurde, nie wiem już, o co chodzi. Aha, bo jak trzymasz dłużej spację, tam było napisane chyba, że jak trzymamy dłużej spację, to lecimy dłużej, tak? Tak jest, dobra. Typowy mano w grach zręcznościowych, po prostu spada w najmniej odpowiednim momencie. Ile razy można spaść w takim momencie, ja się pytam? Co się dzieje? Co się dzieje? Jestem i wygrałem. O nie, nacisnąłem, nie wiem, który byłem. Nieważne, który byłem. Potem zobaczymy, bo za szybko nie działa mi spacja chyba, wiecie? Nie wiem, czy tutaj... Co się dzieje? Nie wiem, co zrobiłem. Tutaj kliknąłem, tutaj dałem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Już wiem, o co chodzi. Patrzcie, tu trzeba strzelić. Wtedy ta tutaj platforma... Jedzie, tylko że ona też ma przyspieszenie, więc trzeba od razu skoczyć. Jest! Dobra, 2118, myślę, że dla mnie wystarczy. Dla mnie... Ale jak mało mi zabrakło do pierwszego miejsca. Znaczy mało, no dobra. O nie, nie chciałem. A dobra, to spróbujmy jeszcze raz, skoro tak tutaj chcą. Pięknie to zrobiłem. Jeszcze raz. Tutaj trzeba ten... Nie. Jeszcze raz, ostatni już. Tu było szybciej, myślę, że było szybciej. A może nie było? Chyba nie było. Dobra, nieważne, lecimy do następnego poziomu. Zobaczymy tylko, czy tutaj, który byłem na drugim. 1600. To całkiem nieźle, wam powiem. Całkiem nieźle. Ciekawe, czy na którymś będę w pierwszym tysiącu. Byłoby fajnie. Dobra, trampolin. Czyli tutaj po prostu nas wyrzuci. Aha. Ale mamy nie lecieć do przodu. Dobra, kminie. Kminie i jestem. Czy to było dobrze?
Chyba tak, bo dostałem najlepszy czas, nie? Ale byłem 3700, więc całkiem słabo. Można by było spróbować raz jeszcze, tylko... Dobra, to trzeba jakoś tak... Wiecie, o co chodzi, nie? Tak... Właśnie. O, teraz było dużo szybciej, myślę. No pewnie. 6,80, 1300, dobra. Teraz było naprawdę spoko, więc lecimy do następnego poziomu. Fall through. Aim and click to start. Dobra, tutaj lecimy po prostu. Aha, dobra. Tutaj, no tutaj już nie jest tak fajnie, więc... Dobra, tutaj od razu sobie strzelimy, żeby wiedzieć, gdzie skoczyć. To są takie... Trochę jak w CS-ie, nie? A co to było? Nie wiem, ale słabo strasznie poszło. Jeszcze raz, bo żeby mieć ten złoty medal, zabrakło nam minuty 60, więc spróbujemy raz jeszcze. Tylko co by tu można było zrobić inaczej? Nie wiem, tu jest jakieś wyjście jeszcze. Może jest jakaś inna droga? Press M to go to the level start. Co? Co się stało? No bo patrzcie, tutaj dało się tak zrobić, nie? Że tutaj wleciałem. Aha, i tutaj tam już nic nie mam. Bo to... A, bo to są takie pewnie znajdźki po prostu. No, chyba tak, bo znalazłem tą znajdźkę. No dobra, teraz szybciej chyba mi poszło. Ale nie na tyle szybciej. Dobra, kurde, nie wiem jak to zrobić. Lecimy dalej. Nie będę tutaj się starał. Tutaj mamy kolce. I tutaj mamy coś, tylko że nie przeskoczymy, więc musimy zebrać to. I mamy grawitację i skaczemy tutaj. Dobra, było spoko, ale trzeba to zrobić dużo, dużo szybciej, więc tutaj skaczemy. Tutaj od razu się zawijamy, tu od razu wskakujemy. Jestem. Zdobyłem ten medal, zdobyłem. 3752, nieważne, lecimy dalej. Ważne, żeby zdobyć złoty medal. Tutaj też mamy grawitację, więc... No nie, tu już zwolniłem troszkę. Dobra. Dobra, jestem, ale... A nie, też mam złoty medal. Dobra, spoko. Ale tu, tu fajne było, to sobie powtórzę, bo tutaj mi zależy na tym, żeby być troszkę szybszym. Dobra, jadę, jadę, jadę. I myślę, że na nogach się szybciej leci niż biegnie. Tak, dużo poprawiłem, więc lecimy następny poziom. Serpent, czyli serpentyny, tak? Tutaj trzeba... Nie wiem, o co chodzi. Jak mam tam dolecieć? Aha. No, no, było dobrze. Tylko troszkę za wolno, ale to jeszcze raz. Jestem? I nie mam złotego, prawie. Było tak blisko. Było dwie... Ja, 0,2 sekundy. Dobra, no to jeszcze raz. Restart. Spróbujemy raz i jeszcze, bo wiem, że to mogę przeskoczyć. Ale tutaj już chyba nie przeskoczę. No niestety. Jeszcze raz. Tu mogę to przelecieć. Tutaj też mogę to przelecieć. Tutaj też mogę to przelecieć. Wow, to było szybkie. Mega szybkie. Mega, mega szybkie. Będę 1055. Prawie byłem, kurde, najlepszy. Ale lecimy dalej. Kolejny poziom. Dziewiąty już. Plumbing. Tutaj mamy Gravity Gana. I co tym Gravity muszę zrobić? Nie wiem. Aha, tam trzeba polecieć. Never mind. I co dalej? Gdzie dalej? Gdzie dalej? Gdzie dalej? Tutaj? Teraz tutaj? Dobra. Teraz gdzie? Nie, stąd przyleciałem. Aha, i teraz tutaj po prostu i tam pewnie będzie finish line. Tak mi się wydaje. Czy tam będzie finish line? Powinna być. Jest finish line, ale... Myślę, że 38 sekund to trochę za wolno, więc spróbujemy raz jeszcze. Dobra, to bierzemy. Niestety zatkałem się w tym, w rurce. Tutaj musimy wpaść jak najszybciej. Tutaj już używamy tego, żeby polecieć. Dobra, i teraz lecimy tutaj. Wpadnij jak najszybciej. I biegniemy do końca. Niestety nie udało nam się na ten... No, 2 sekundy? Wydaje mi się, że dam radę. Tam był jakiś boss level, czy mi się wydawało? What? Co to jest boss level? Dobra, tutaj znowu straciłem. Tutaj trzeba właśnie tak nie za bardzo spadać, nie za bardzo do góry lecieć. Nie w tą stronę poleciałem. Źle. Jeszcze raz. Kurde, ciężkie są te poziomy, no. Wydawały mi się dużo łatwiejsze na początku.
Tutaj idealnie wpadniemy i tutaj wylecimy idealnie i polecimy tutaj też idealnie i polecimy do poziomu na złoty medal 2412. Boss level. Czym jest boss level? Ja się pytam. Charge. Czyli musimy charge'ować musimy. Aha. Co to był za dźwięk? Nie wiem, ale znowu umarłem. Dobra, gdzie ja muszę polecieć? Kurde! Ciężko, więc tutaj może nie ten, tylko po prostu. Ciężko się to przeskakuje, ty. Da się to jakoś pokonać? Aha, bo ja mogę pokonać te. Nie, mogę czy nie mogę w końcu? Halo! Mogę. A na końcu tam, dobra, więc po tej stronie po prostu muszę ja tutaj charge'ować. Robię tak, robię tak, robię tak. Dobra, udało mi się. Idzie teraz tam. Nie skoczyłem. Ale już mniej więcej wiemy, o co chodzi. Tutaj charge'ujemy te nasze fireball'e z ręki. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tam strzelamy. I wracamy w tą stronę, tylko będziemy charge'ować, 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 no ale biegnij, biegnij. Dobra, jestem. I wskoczymy. I prawie. Ile mi zabrakło? Mi to 50, więc spokojnie myślę, że dam radę, jak zrobię to jeszcze raz. Tylko może, nie no, tym razem też... Ła, czemu dostałem? Powinienem też tym razem jednak właśnie biec do tyłu chyba, bo będę mógł sobie, wiecie, charge'ować te wszystkie rzeczy. Tutaj strzał. Mamy to. Mamy to. O, ale mi się fartło. Spokojnie. O nie, tylko 0,2. O nie, nie zdobyłem? Nie zdobyłem chyba. Szmutno. Musimy elewatorem na następny poziom polecimy. 8 na 11 zdobyliśmy, dobra. Co się dzieje? Elewator floor 1. Tutaj chcę na floor 2. Floor 2 i 11 poziom. Kurde, fajna jest ta gra, tylko jest tak dość ciężka, bym powiedział. Dość ciężka jest. Zostałem właśnie z tego. Tak jest. Czy da się to jakoś zatrzymać? Nie. Dobra, bo cały czas zostaję na tamtej, więc po prostu muszę... Muszę po prostu się zatrzymać na chwilę, chciałem powiedzieć, a tego nie zrobiłem oczywiście. Ojoj, tutaj też mi nie wyszło. No ej, no co? 10 sekund potrzebuję, żeby mieć złoto. Ale się wrąbałem bezsensownie. A, ludzie! Powiedzcie mi, co jest ze mną nie tak. No... Here we go again. No, Jezus. Ile tysięcy razy wpadnę w to gówno? Może po tej stronie będę leciał lepiej. Zawsze dostaję tak, wiecie, właśnie, o, patrzcie. No! Teraz nie było szans, że... Jestem zły. No, o co chodzi? Przecież są daleko te wszystkie te... No teraz było blisko, dobra, no. No teraz już mnie dosięgnie. No, jestem. Mam złoto. Ile było? 7.13. Next level. Szybko. Pearson Escape. Aha. Dobra, to jeszcze raz. Ale strąbałem. Faster. Jeszcze raz to muszę zrobić. Oni to w 3 sekundy robią. Jakim cudem? Jeszcze raz. Jakim cudem to ktoś 3 sekundy robi? A nie, nie w 3 sekundy. Nie, w 2 sekundy. Nie wiem jak. Ale mi wystarczy po prostu złoto. Lecimy dalej. Jumping jacks. Raz, dwa, trzy.
Okej, to już zdobyłem, ale co z tego? Aha. No tu trzeba polecieć. Ajajaj. Jumping jacks to są po angielsku te. Jak się robi... pajacyki, o. Tak mi się wydaje przynajmniej. A nawet jestem w sumie pewny. Nie zdobyłem niestety złota. I boję się, że nie zdobędę, bo dawałem z siebie wszystko. Trzeba jakoś tak wiecie, jak w CS-ie. Kurde, takie... O! O! Kurde, ale też mi się nie udało. Dobra, lecimy dalej. Tutaj, no nie dam rady, nie dam rady. Teleport, nie wiem, tam się teleportnę, teraz się niech tam teleportnę. Prawie. To chyba o to chodzi, nie? Żeby tam... Tam... Spokojnie, mano, spokojnie. Tutaj, teraz... Tam, nie tam. Jeszcze raz. Tam. 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 Raczej nie. O co chodzi? Gdzie ja to muszę zrobić? No tutaj na pewno. Teraz tam też na pewno. A tu? Teraz tutaj, nie? Ale za nisko. Dobra, jeszcze raz. Ale już chyba wiem, o co chodzi. Tutaj. Tutaj. Tu, tam. No spadłem. Teraz tam. Tam. Jest ciężko. Jest naprawdę bardzo ciężko. Więc... dobra. Okej, okay, udało się i teraz przeskocznia i jesteśmy tu. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Make way. Okej, tutaj muszę zapalić. Jezu, ja nie ogarniam. Wszystkie. To jest za trudne dla mnie. Muszę zapalić i co? Nie wiem, muszę zapalić. O co chodzi? Dobra, wiem już, o co chodzi, ale najpierw chcę zdobyć tamto. Nie wiem, po co mi, ale patrzcie, tutaj gdzieś było to. Ej, tu gdzieś widziałem ten. Że się pojawił... Ale ja nie ogarniam. Tutaj gdzieś była taka wyskocznia, żeby zdobyć to tamto, co jest na górze. Jezu, naucz się skakać, mano! No, jestem słaby, no. Mati, propsy za grę w tą grę, naprawdę. Ja pier... Nie powiem, że nie jest mi wstyd, bo jest mi strasznie wstyd, ale... Nieważne. A, o to chodziło. Dobra, więc jeszcze raz. Teraz patrzcie. Skarczemy. I lecimy tu. Ale szybciej to się da zrobić, patrzcie. Teraz tak, skaczemy. Oj, troszkę przesadziłem, ale teraz tak. Tutaj zrzucamy. Za wolno. Ale prawie, no. Tutaj da się zdobyć złoto, tylko muszę pomyśleć, jak to zrobić. Dobra, lecimy i złoto. Nie, nie zdążyłem. Jest, mam. Mam to, next level. 17, Quidditch. Quidditch jest spoko. Gdzie teraz? A, tutaj, dobra. Już wiemy, dlaczego to się nazywa Quidditch. Które teraz? Tamto. Teraz to. Niżej. I teraz to. Tylko troszkę za wolno. Tak o 7 sekund, dobra, więc damy radę. No tutaj już nie daliśmy. No to już nie ma sensu, jeszcze raz. Pięknie. A, no się niestety zatrzymałem, więc już mniej pięknie, ale to też da się jeszcze jakoś zrobić, gdybym nie pomylił. Nie lubię takich gier, gdzie trzeba się tak spinać, żeby cokolwiek zrobić. A w tych się nie trzeba.
Ale no, jest śmiesznie, nie powiem. Dobra, udało się. Następnie. Nie chciałem restartu. Next level. 18, dobra. Run. Żum. A ty kurde. Żum. Łop! Dobra, udało się. Myślałem, że... Nie chciałem znowu. Myślałem, że zginę tam na tej ostatniej, ale jakoś się udało zatrzymać na szczęście. Jeszcze raz, bo nie mogę trafić tam. Okej. Okay. To teraz tutaj. Biegnij. Dobra, ale no to jeszcze raz po prostu. Dobra. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Za wolno zdecydowanie. Mogę tam się teleportować? To chyba wolniej jeszcze. Dobra, jeszcze raz. Myślę, że spokojnie da się to zrobić normalnie. Pewnie na złoto, ale... Ale jednak normalnie. Niestety nie. Go, teraz mi się uda. Udało mi się, ja, ale to już tak blisko. Nie chciałem tego. Next level. Boss level. Faster than death. Aha. Były jakieś bomby. No to jak ja mam to zrobić? Pewnie muszę nad kolcami przeskoczyć, co? Tak jest. Co tam było? Mogę tego nie odpalać i to wtedy nie wybuchnie na przykład? Nie. Nie mam pomysłu, jak to zrobić. Kompletnie nie mam pomysłu, bo jak to uruchomię, to tamto poleci. Ja sobie tutaj przeskoczę, teraz znam się tamto zapalić, tak jest. No to jak ja mam to zrobić? Nie mam pomysłu. Okej, tam jest taki kawalundek tego miejsca. Wydaje mi się, że tam właśnie muszę wskoczyć. Pięknie to zrobiłem. Nie mam już siły, szczerze powiem wam. Ciężko mi się w to gra. Nie mógłbym z tego prowadzić serii jednak. To już wiem. Prawie mi wyszło. Nie mógłbym. Te takie gry nie są na moje nerwy, tak naprawdę. Bo ja już siedzę cały taki zestresowany. I już nie lubię po prostu. No ja... Dobra, koniec. Ostatni raz. Ja pierdol! Przepraszam. Ostatni raz. Jeszcze raz sobie tam przeskoczę. I potem już możecie pocałować mnie w krocze. Mano, bądź pozytywny. No prawie! Jeszcze raz. To zostawiam, tu przeskakuję, tam odpala. Ja nie potrafię skakać, nie wiem czy to ta spacja jest popsuta czy co. Tu przeskakuję, tam odpalam, tutaj przeskakuję. Jest fajnie. Nigdy się tak fajnie nie bawiłem w grze, jak się bawię na tym poziomie właśnie. Koniec! Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie koniecznie suba.
Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że do bardzo nigdy nie rychłego zobaczenia w gry Sium. Zapraszam oczywiście na serię do Matiego i na kanał do Matiego. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.